Dzień dobry, proszę Państwa. Zaprosiliśmy Państwa, żeby poinformować o naszym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Postanowiłam przede wszystkim zweryfikować wizje, które miasto roztoczyło na temat nowego Centrum Młodzi. Żeby to się stało, te wizje muszą przełożyć się na konkretne cyfry, liczby. Ja jestem menadżerem, w związku z czym dla mnie liczy się konkret. Jedziemy do Stanów Zjednoczonych, żeby spotkać się z panem Frankiem Gehry, żeby spotkać się z Davidem Lynchem i żeby wreszcie bez pośredników rozmawiać z tymi osobami, które zostały obdarzone przez łodzian i wzajemnie zaufaniem i jakąś sympatią, i chciałabym, żeby w tej chwili te wszystkie wspólne nasze ewentualne animozje czy niedopowiedzenia zostały wyjaśnione bezpośrednio przeze mnie, żeby również przekonać do, bo projekt Nowego Centrum Młodzi jest to projekt, który już wcześniej zaakceptowała Rada Miejska w Łodzi, żeby przekonać do tego i zyskać poparcie wszystkich radnych, poprosiłam pana przewodniczącego Rady Miejskiej również, żeby mi towarzyszył, żeby również zabrał ze sobą radnego, osobę z Rady Miejskiej, która, żeby stworzyć niejako szeroki front poparcia później dla ewentualnych decyzji związanych z realizacją Nowego Centrum Młodzi. Bardzo prosimy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nowe Centrum Młodzi to dzisiaj najważniejszy projekt w naszym mieście. Wszyscy radni chcą, aby ten projekt został zrealizowany. A jak Państwo wiecie, jesteśmy realistami, znamy budżet miasta. Można powiedzieć, pani prezydent ma władzę, Rada Miejska ma pieniądze, dlatego też przyjąłem zaproszenie pani prezydent i razem z panem Bartoszem Domaszewiczem, przewodniczącym Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej, weźmiemy udział w tej delegacji. Będziemy chcieli się spotkać z panami, z panem Frankiem Gehrym oraz z panem Davidem Lynchem. I chcemy porozmawiać o konkretach. Nie chcemy rozmawiać za pomocą pośredników, za pomocą maili, tak jak to było poprzednio. Najlepsze w takich, można powiedzieć, biznesowych rozmowach jest kontakt bezpośredni, dlatego też mała delegacja, ale mam nadzieję skuteczna delegacja pojedzie z panią prezydent i dowiemy się o realnych możliwościach budowy tych projektów. Przypomnę, że w ramach Nowego Centrum Młodzi w uchwale Rady Miejskiej z 2007 roku cały czas jest zapisane, że ma powstać centrum kongresowe, które niewątpliwie Łodzi jest potrzebne. Jak Państwo pamiętacie, Rada Miejska wstrzymała finansowanie tego projektu, ponieważ kilkanaście miesięcy temu nie było na to środków. Dzisiaj chcemy dowiedzieć się, ile taki projekt kosztowałby realnie, o terminach ewentualnej realizacji takiego projektu. Mam nadzieję, że to bezpośrednie spotkanie rozwieje wiele wątpliwości, odpowie nam na wiele pytań i my te pytania później, odpowiedzi na te pytania będziemy mogli przekazać radnym i w przyszłości będzie podejmowana decyzja, jakie projekty będą realizowane w ramach Nowego Centrum Młodzi.